jesteśmy w gospodarstwie hodowla roślin kalinowa. W tym roku w kwietniu wykonaliśmy siew cebuli. Miesiąc temu zakończyliśmy pielenie cebuli. Obsługa była robotem Fardoid FD20. Aktualnie jesteśmy na polu, gdzie wykonujemy siew kapusty pekińskiej. Siew gniazdowy w rzędach 145 cm, odległości co 25 cm nasiono i głębokość nasion około 2 cm, między 1,5 a 2 cm. Dzisiaj tutaj siejemy około 0,5 hektara. Obok jest drugi odcinek 0,5 hektara, który będzie sadzony tradycyjnie z rozsady dla porównania. FarmDroid jutro zostanie przezbrojony na pielenie po zasianiu. I w przyszłym tygodniu, albo jeszcze może w tym tygodniu, wykonamy tak zwane pielenie ślepe. Czyli będziemy pielić bezpośrednio nad nasionami, około centymetra nasionami. Chcemy wykonać takie pielenie mniej więcej na połowie tego pola, żeby później porównać efekty, jaka będzie presja chwastów na tym części z wykonanym pieleniem ślepym i na części bez wykonania pielenia ślepego. Cała operacja przezbrojenia FarmDroida z siewu i pielenia cebuli na kapustę to jest operacja, która zajmuje około 2-3 godzin. Po prostu musimy rozstawić siewniki szerzej, no bo tam mieliśmy 22,5 cm rozstaw rzędu, tutaj mam 45. Oraz trzeba wymienić dyski siewne, bo tutaj siewnik wykorzystuje dyski, które są drukowane dokładnie pod dany kalibraż nasiona i pod rodzaj nasiona. Takie nasiona są wysyłane do producenta FarmDroida i on, testując te nasiona, wybiera parametry dysku. Taki dysk jest do każdego elementu siewnego, znaczy do każdego siewnika drukowany. My go tutaj wymieniamy. Wymiana jest bardzo prosta. Przy każdym siewniku to jest około 5 minut, żeby go wymienić. Pod dany kalibraż nasion musi być różny dysk. Czyli nawet ten sam rodzaj nasion, jeżeli to jest kapusta pekińska, ale o różnym kalibrażu, trzeba stosować różne dyski. W tym roku FarmDroid może siać i pielić. Znaczy to są dwie rzeczy, które robi równocześnie, jedno po drugiej. Od przyszłego roku wprowadzamy także opryskiwacz precyzyjny, który będzie zakładany na FarmDroida. Będzie mógł opryskiwać poszczególne rośliny precyzyjnie, oszczędzając bardzo środki ochrony roślin. Bo tutaj mówimy o oszczędności około 80%.